Powiedzmy, że mamy w układzie współrzędnych prostą, której współczynnik kierunkowy znamy, tak jak tutaj on jest m, i wiemy jeszcze o tej prostej, że przechodzi ona przez punkt o współrzędnych a i b. W tym filmie pokażę Wam, jak w takiej sytuacji można szybko napisać równanie prostej. Więc powiedzmy, że mamy dowolny punkt na tej prostej o współrzędnych x, y, no i chcemy napisać równanie tej prostej, czyli jakoś wypisać związek, jaki spełnia x, y, a, b i być może to m. Popatrzmy, otóż co to jest współczynnik kierunkowy? Otóż współczynnik kierunkowy, czyli m, co to jest m? Otóż m, jeżeli wezmę dwa dowolne punkty na prostej, to m to jest iloraz delta y do delta x, czyli jeżeli mam dwa punkty na prostej, to delta y to jest ich różnica współrzędnych y, a delta x to jest różnica współrzędnych x. I tak jest dla dowolnych dwóch punktów na tej prostej. No, w naszej sytuacji jeden punkt ma współrzędne x i y, czyli zmiana y to jest del y minus b, podzielone przez, tak, a pierwsza współrzędna punktu naszego to jest x, a jego pierwsza współrzędna punktu a to jest a. Tak, i x i y jest dowolnym punktem na prostej. Czyli co myśmy dostali, może jeszcze raz przepiszę, no, y minus b podzielone przez x minus a równa się m. Tak, czyli a i b tutaj są znane nam, prawda? Wiemy, znamy współrzędne tego punktu a i b, a x i y to jest dowolny punkt na tej prostej. No to w ten sposób to, co tutaj dostaliśmy, to jest równanie prostej. No, czyli to jest związek między współrzędnymi x i y, które leżą na tej prostej o współczynniku kierunkowym m i przechodzącej przez punkt o współrzędnych a i b. No, żeby doprowadzić może to równanie do takiej bardziej znanej postaci, to co, to pomnóżmy obie strony tego równania przez x minus a. Czyli jeszcze raz tutaj napiszę to równanie y minus b podzielone przez x minus a to jest równe m. Tu a miało mieć inny kolor, więc trzymajmy kolor a taki. Dobrze, i mnożymy obie strony przez x minus a. Jedną stronę. I drugą stronę mnożymy przez x minus a, prawda? Wolno nam obie strony równania mnożyć przez tę samą liczbę. No to jak tutaj mnożymy, to to się skraca. I otrzymujemy równanie w postaci y minus b równa się współczynnik kierunkowy razy x minus a. Prawda? I to jest równanie prostej o zadanym współczynniku kierunkowym przechodzącej przez zadany punkt o współrzędnych a i b. Może konkretny przykład. Powiedzmy, że m, chcemy znaleźć prostą o współczynniku kierunkowym m równym 2. No i punkty a i b, punkt i przechodzącej przez punkt o współrzędnych minus 7 i 5. Więc jak teraz wygląda nasze równanie? Y minus 5 równa się 2 razy x minus 7.
No jeżeli chcemy doprowadzić to równanie do takiej znanej nam postaci kierunkowej, no to zobaczmy, jak tego możemy dokonać. Czyli y minus 5 równa się, teraz mnożę tutaj ten nawias, to jest 2x. Tu jest minus minus 7, czyli plus 7, plus 2 razy 7, plus 14. Tak, teraz do obu stron dodaję 5. I otrzymujemy równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli y równa się 2x plus 19. Znaczy, to jest równanie prostej w postaci kierunkowej. No a to jest równanie prostej o zadanym współczynniku kierunkowym i przechodzącej przez zadany punkt. No więc to można w ten sposób dosyć szybko takie równanie napisać. Oczywiście moglibyśmy też postąpić inaczej, mianowicie prawda, wiemy, że równanie prostej w postaci kierunkowej wygląda y równe mx plus n. Skoro znamy współczynnik kierunkowy, prawda, to znamy. I wiemy, że ta prosta przechodzi przez znany punkt A i B. Prawda? I wiemy, że ona przechodzi przez znany punkt A B. To co to znaczy? To znaczy, że A i B spełniają równanie tej prostej. Czyli B równa się M razy A plus N. A i B znamy, M znamy, czyli to jest proste równanie na N, czyli w ten sposób możemy rozwiązując to równanie, znajdujemy jeszcze ten wyraz wolny, czyli punkt przecięcia z osią Y. Ale możemy uniknąć tego rozwiązywania układu równań dzięki tej formie równania, więc to jest taki szybszy sposób. No i ma taką jasną interpretację geometryczną. Właśnie to równanie wyraża dokładnie to, czym jest współczynnik kierunkowy prostej.